To już kolejny seans zorganizowany przez Fundację Kultura bez Barier i Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu. Film zatytułowany Mustang, który nominowany był do Oscara oraz Złotego Globu, obejrzeć można było w Powiatowej Bibliotece Publicznej. Opatrzony został audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Często ludziom się wydaje, że człowiek niewidomy nie ogląda filmów, ponieważ są one dla niego niedostępne. I to prawda, obraz to film. Ale jeżeli film odpowiednio przystosujemy, jest również jego odbiór możliwy przez osoby, zarówno tak jak tutaj będziemy mieć ludzi niewidomych, dzięki audiodeskrypcji będą mogli ten film pełniej zrozumieć, ponieważ tam, gdzie nie mamy dialogów, gdzie jest cisza na ekranie, to wszystko jest opisywane i dopowiadane do ucha. Zakładamy na ucho słuchaweczkę, mamy specjalny odbiornik. Jeżeli film jest tylko opatrzony w audiodeskrypcję, wiemy więcej. Zresztą ten film również będzie opatrzony w napisy dla osób niesłyszących. Będzie też pętla indukcyjna, czyli dla osób z aparatami słuchowymi, żeby mogły też odpowiednio się podpiąć. Warto nadmienić, że w Sieradzu powstał niedawno dyskusyjny klub filmowy Oko Wyobraźni, skierowany właśnie dla osób niewidomych i słabowidzących. My współpracujemy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych de facto. W ramach realizowanego przez nich projektu otrzymujemy co miesiąc film z audiodeskrypcją. Ten film możemy wyświetlać tylko osobom z dysfunkcją wzroku. No tu są prawne uwarunkowania, dlatego nie jesteśmy w stanie robić pokazów otwartych. Ponieważ jednak robimy to już od ponad roku, nasi członkowie przychodzą na te pokazy, dyskutujemy o filmie po tym pokazie każdym. Postanowiliśmy stworzyć dyskusyjny klub filmowy osób niewidomych i słabowidzących w Sieradzu. Nazwaliśmy go Oko Wyobraźni. On funkcjonuje od tego miesiąca oficjalnie. Pokaz filmu zorganizowany został w ramach projektu Wędrujący Dom Kultury, dofinansowanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.